Witamy serdecznie w wirtualnym studio Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Dzisiaj mamy trzech gości, którzy opowiedzą nam o tym, jak wygląda nauka w klasach mundurowych, o tym, jak się dostać do tych klas. Jest z nami Mariusz Stefaniak, który jest nauczycielem w klasie mundurowej w Zespole Szkół imieniem Jana Pawła w Kościelcu. Witam serdecznie, Mariusz. Witam serdecznie. Oraz uczennica klasy drugiej, klasy mundurowej, Oliwia Łuczak. Witam, Oliwia. Witam. Oraz Oliwier Pietrzak, uczeń klasy pierwszej. Witam. Witam. Mariusz, czy możemy mówić na ty? Będzie nam łatwiej na pewno i wszystkim będzie łatwiej nas słuchać. Oczywiście, jest mi bardzo miło. Mi również. Chciałam dodać, że Mariusz, oprócz tego, że jest nauczycielem w klasie mundurowej, jest także żołnierzem obrony terytorialnej. Zgadza się? Tak, służę w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a dokładnie w 82. Batalionie Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu. Czyli twoja nauka nie jest taka, że tak powiem, z powietrza albo tylko z teorii, wiesz już coś o tym i pomaga to być nauczycielem? Tak, dużo moja służba pomogła mi z tego względu, że ja od wielu lat interesuję się wojskowością, militariami, a teraz znam to troszeczkę od wewnątrz. Jestem osobą, która służy w brygadzie od 2018 roku, czyli od momentu, gdy był u nas pierwszy nabór ochotniczy do tej właśnie służby. I ja jestem właśnie z tego pierwszego naboru i to już trwa ponad 2 lata. Dzięki temu mam... Przepraszam, że wchodzę słowo, bo powiedziałeś, że od wielu lat się interesujesz militariami, armią, wojskiem. Czyli gdybyś ty był w wieku naszych tutaj gości, gdybyś miał 15 lub 17 lat, no bardziej 15, czy gdybyś ty miał w ogóle takie możliwości, gdy ty byłeś w tym wieku, czy zdecydowałbyś się na pójście do klasy mundurowej? Na 100%. W moich czasach mogliśmy marzyć o tym, co dzisiaj oferuje szkoła czy system placówek oświatowych wspieranych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To byłby... A kto może pójść do takich klas? To powiedz może od razu, czy każdy może pójść, czy każdy ma taką możliwość? Tak, ten typ szkół, chociaż jest to klasa wojskowa, klasa mundurowa, nie zamyka dostępu młodzieży do uzyskania wykształcenia w szkole średniej, czyli każdy absolwent szkoły podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do tego typu placówek. A są jakieś specjalne egzaminy dodatkowe? Proces rekrutacji polega podobnie jak do każdej innej szkoły, czyli trzeba dostarczyć dokumenty stosowne, czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o egzaminie po 8 klasie. Punktowane są również osiągnięcia ucznia w dziedzinach typu sport, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych. I dodatkowo uczniowie tutaj oddziału przygotowania wojskowego będą poddani testowi sprawności fizycznej. Tutaj już wspomniałeś o oddziale, bo mamy te oddział przygotowania wojskowego oraz CWKM, certyfikowane klasy mundurowe. Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, przepraszam. My o tym jeszcze porozmawiamy. Na razie może tak ogólnie, w ogóle zacznijmy o tych klasach mundurowych. No więc powiedziałeś o tych dokumentach, które są potrzebne. Z tego, co słyszymy, nie ma jakichś specjalnych, wygórowanych wymagań, żeby się dostać do takiej klasy. Mamy tutaj świeżo upieczonego, że tak powiem, ucznia klasy pierwszej. Oliwier, powiedz, czy ty spełniłeś te wszystkie wymogi, złożyłeś te dokumenty, czy trudno było się dostać i jak wygląda nauka w tej klasie? Czy to jest zgodne z twoimi oczekiwaniami? Nie było trudno się dostać do klasy mundurowej. Moje oczekiwania są takie, żeby mnie dobrze przygotować do bycia żołnierzem. Oliwia, a u ciebie jak? Czy twoje wyobrażenie też jest takie, że nie rozczarowałaś się, czy może wręcz przeciwnie, że byłaś pozytywnie zaskoczona? Tak, to było w sumie fajne jest to doświadczenie, że możemy jako uczniowie mieć tą możliwość chodzenia w tych mundurach i to jest takie jakby wyróżnienie, bo jeśli chodzimy w mundurach, na przykład powiedzmy po mieście, to jesteśmy tak jakby dumni z tego, że mamy flagi na barkach i możemy się tym szczycić. Rówieśnicy zazdroszczą? Niektórzy myślę, że tak. Na pewno. To tutaj te mundury, ja może wrócę w takim razie do Mariusza, bo od razu nasuwa się takie pytanie.
No skoro są mundury, trzeba skądś je wziąć. Prawdopodobnie będą jakieś szkolenia, obozy, zaraz do tego dojdziemy. Czy ta klasa w takim razie jest płatna? Czy rodzic musi płacić za taką klasę? Jeśli nie, no to skąd są te mundury i inne szkoleniowe różne gadżety? Szkoła jest bezpłatna. Finansowane jest to z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w połączeniu z dofinansowaniem przez organ prowadzący szkołę. Są to dotacje celowe, czyli uczniowie, czy organ prowadzący dostaje pieniądze, gdzie szkoła realizuje zakup umundurowania dla ucznia oraz pakiet sprzętu wykorzystywanego w czasie szkoleń, w czasie wojskowych dni szkoleniowych, gdzie właśnie na tych poligonach uczniowie szkolą się z wykorzystaniem sprzętu właśnie zakupionego ze środków ministerialnych i dofinansowania z organu prowadzącego. Także tutaj, przepraszam, tak, tutaj jest jakby odwrotnie, to jeszcze państwo jest zainteresowane tym, żeby łożyć pieniądze właśnie na ucznia, na jego edukację i na jego szkolenie. Czyli tutaj nie ponosi rodzic żadnych kosztów, a właśnie płaci za to państwo oraz organ prowadzący, czyli też tutaj Starostwo Powiatowe w Świnowrocławiu. No właśnie, bo tutaj wspomniałeś, że są jeszcze jakieś różne inne narzędzia potrzebne do szkoleń, więc może byś od razu powiedział też, jak wygląda takie kształcenie, szkolenia, czym różni się program nauczania klasy mundurowej od takiego standardowego programu, nie wiem, ogólnokształcącego? Klasy, które funkcjonują obecnie w rzeczywistości szkolnej, to są tutaj dwa rodzaje. Mówimy o placówkach, które uzyskały akceptację i wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej. Na ten czas funkcjonuje jeszcze CWKM, czyli Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, oraz od tego roku powstała nowy jakby rodzaj, czyli oddziały przygotowania wojskowego. W jednym i w drugim realizuje się szkolenie wojskowe z różną intensywnością, dlatego że w pierwszej klasie jest to jakby wdrożenie tego młodego człowieka do tych nowych wymogów. Ja kładę generalnie nacisk na to właśnie, żeby przestrzegał regulaminu ubiorczego, musi wyglądać zgodnie tutaj z regulaminem mundurowym, musi umieć zachować się w mundurze, tak jak tutaj już kadet Oliwia powiedziała, że musi się umieć zachować w czasie zajęć, ale także poza szkołą, musi to godnie reprezentować, wyróżnia się z tłumu, ma tutaj naszywki na mundurze, czyli widać z jakiej placówki ona jest i ci uczniowie muszą te wymagania spełniać. Też dużo... Czyli to się, przepraszam, że wtrącę, to się wiąże też jakby z zachowaniem, zobowiązuje też do innego zachowania poprawnego poza szkołą, jeżeli ma się na sobie mundur, tak? Tak jest. Ja zawsze tłumaczę młodzieży, że mundur to nie jest, nie wiem, ubranie w plamy. To już wyróżnia nas z tłumu i zobowiązuje do pewnych zachowań. Inaczej człowiek się czuje ubrany w mundur, inaczej musi się zachowywać i musi się stosować do tych zasad żołnierskiego, czy tutaj w wypadku uczniów tego kadeckiego zachowania się. Później też jest nacisk na musztrę z tego względu, że w pierwszym roku uczniowie składają ślubowanie, czyli jest to jakby odwzorowanie przysięgi wojskowej, czyli też tutaj muszą umieć no, reagować na komendy, maszerować. Czyli składałeś przysięgę? Tutaj przez pandemię nie. Jest termin, będzie zmieniony, ale tutaj Oliwia, owszem. Pamiętasz? Tak, pamiętam doskonale. Super, przeżycie. A możesz powiedzieć pierwsze słowa przysięgi? Ło, trochę ciężko już, bo to było wszystko było przez emocje. To był też duży stres i to tak było w sumie takim przeżyciem, które naprawdę wywołało u nas wielkie wrażenie, więc trudno było to w sumie nie że zapamiętać, ale to się w sumie powtarza po osobie, która jest przy mównicy, więc tak trudno powtórzyć to. Rozumiem, to było nieoczekiwane pytanie, wiem o tym, ale tak jakoś Mariusz natknął. Przepraszam, Mariusz, kontynuuj, bo jeszcze mówiłeś, tak, czym się różni to od kształcenia standardowego, ogólnokształcącego. W pierwszej klasie właśnie jest tutaj nacisk na to kładziony i tych jakby godzin jest troszeczkę mniej. Całe jakby klucz szkolenia, czyli w zależności od tego, czy mamy to do dyspozycji CWKM, jest to w klasach późniejszych, tutaj w tych programach pilotażowych. Jest to, zaczyna się od drugiej klasy, trwa półtorej roku.
czyli 3 semestry. W klasach OPW trwa to 4 lata, z czego to, co mówiłem, wdrożenie na początku i później w klasach OPW druga, trzecia klasa jest tym właśnie clou, czyli więcej godzin, to jest bardziej zintensyfikowane. W klasie czwartej jest to klasa maturalna, czyli uczniowie mają już troszeczkę więcej spokoju, muszą się zająć nauką, żeby dobrze wypadły im egzaminy maturalne, a podsumowaniem całego cyklu szkoleniowego jest 5-dniowy obóz, jest on organizowany na początku klasy czwartej. Tutaj w CWKM-ach jest to cała druga klasa i jeden semestr klasy trzeciej, a obóz jest przewidziany gdzieś tam w maj, czerwiec w klasie drugiej. I uczniowie realizują program, który został stworzony specjalnie dla nich w Ministerstwie Obrony Narodowej i są tam takie działy jak wychowanie obywatelskie, szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie prawne. Realizują po prostu program do szkolenia wojskowego. Czyli można powiedzieć, że oprócz ogólnych przedmiotów, które mają wszyscy, mają jeszcze dodatkowo te, które wymieniłeś, tak? Tak jest. Szkoła, uczeń idąc do takiej szkoły realizuje ramowe programy nauczania technikum czy liceum. Oprócz tego mają dodatkowy przedmiot. W klasach CWKM-u jest to edukacja wojskowa, która wchodzi jakby w ramach innowacji pedagogicznej, a w klasach OPW są to zajęcia dodatkowe, zajęcia dydaktyczne z przygotowania wojskowego. Tak to wygląda. Bo właśnie ja tak sobie pomyślałam, że gdybym była mamą, która posyła swoje dziecko, ja rozumiem, że dziecko może mieć tą tak zwaną zajawkę militarną i daj Boże, niech ją ma cały czas, ale bym się bała, że idzie do szkoły militarnej, a jak się coś zmieni przez te 4 lata, czy ma odpowiednie przygotowanie, żeby później pójść też na inny kierunek, czy to humanistyczny, czy ścisły studiów, ale okazuje się, że droga wolna, ponieważ jest przerobiony cały program, a ten militarny zostaje też jako bonus, co na pewno też ułatwia później dostanie się na odpowiednie uczelnie, rozumiem. Tak jest, bo szkoła średnia kończy się egzaminem maturalnym, czyli dany absolwent może iść na każdy dowolny kierunek studiów. Oczywiście my tutaj myślimy o tym, żeby wykorzystać to, co przygotowywał przez tyle lat, żeby iść za ciosem i podjąć służbę w wojsku, tak? Czyli różne rodzaje służby, czy też aplikował na studia wojskowe. Dzięki temu, że jest się absolwentem tego typu szkół, ma się wsparcie ministerialne, uczniowie dostają bonusy, dodatkowe punkty w czasie rekrutacji na studia wojskowe, preferencyjne warunki do przyjęcia do różnych form służby wojskowej. No i to, co powiedzieliśmy na początku, ten cały pakiet startowy wyposażenia i umundurowania dostają to wszystko od państwa, od ojczyzny. Oliwia, czujesz, że masz więcej nauki niż twoi rówieśnicy z klas ogólnych, klas niemundurowych? Wydaje mi się, że nie, ponieważ my jako klasa mundurowa mamy właśnie, jak pan wspomniał, edukację wojskową, a inne klasy na przykład na innym profilu mają zajęcia w swoim kierunku, więc wydaje mi się, że nie. I po prostu to się tak jakby wyrównuje, a jeśli chodzi właśnie o przedmioty typu matematyka, polski czy angielski, to mi się wydaje, że jesteśmy na równym poziomie, więc nie. Oliwier, a ciebie chciałam zapytać, bo ty tak trochę pechowo trafiłeś w czasie pandemii do klasy pierwszej, do klasy mundurowej i no trafiłeś na naukę zdalną. Jak to wygląda? Czy mimo to, że jest pandemia, czy możesz czuć ten militarny duch? Jak wygląda nauka w klasie mundurowej w czasie pandemii? Nauka w czasie zdalnym wygląda w ten sposób, że poprzez komunikatory online prowadzone są lekcje. Nauczyciele przekazują nam wiedzę z danych tematów. Otrzymujemy karty pracy do samodzielnego rozwiązania. Może się wydawać, że w czasie pandemii jest łatwiej, jednak w rzeczywistości wymaga większego zaangażowania. To teraz chciałam jeszcze zapytać o te różnice, bo Olivier, który powiedział nam o nauce zdalnej, jest w klasie pierwszej i to jest właśnie OPW, czyli Oddziału Przygotowania Wojskowego, a Olivia z kolei jest w CWKM. Certyfikowana wojskowa klasa mundurowa, TKM trochę jak karabin maszynowy, tak militarnie się kojarzy. Czy wy wiecie, jakie są różnice między waszym programem? Czym się różni, Oliwia, na przykład twoja klasa od klasy Oliwiera?
Mi się wydaje, że niczym się nie różni. To jest tak po prostu ten sam przedział informacji, tylko po prostu można powiedzieć, że inna nazwa. Bardziej można powiedzieć, że ja mam podzielone to na 3 lata, a Oliwier ma podzielone to na 4, więc tak jakby ma mniej informacji w danym roku i to tyle. Mariusz, uzupełnisz? Jest różnica w ilości godzin. Program CWKM to jest 185 godzin. Program OPW 230, no ale tak jak tutaj Oliwia mówi, są to podobne tematy. Dlaczego? Ano dlatego, że każdy absolwent, który to wszystko ukończy pozytywnie, bo te zajęcia wojskowe kończą się egzaminem teoretycznym, praktycznym i określonymi zaświadczeniami, na podstawie których uczeń będzie odbywał skróconą służbę przygotowawczą, czyli ten zarys jest bardzo podobny, ale muszą być te wszystkie godziny zrealizowane, czy to godziny teoretyczne, które są realizowane w szkole, czy to szkolenia poligonowe realizowane na bazie jednostek patronackich. W naszym wypadku jest to drugi inowrocławski pułk inżynieryjny, gdzie w czasie takiego skumulowanego, całodziennego szkolenia uczeń jedzie po prostu do ośrodka szkoleniowego i szkoli się z żołnierzami. To wszystko musi być zrealizowane, bo taki jest program. Dzięki temu, że mają tę podstawę zrobioną w szkole, mają wtedy skróconą służbę przygotowawczą, bo suma tych godzin musi być taka sama jak w normalnej służbie przygotowawczej. Tam nie ma nic na skróty, także wszystko jest tutaj spełnione. Czyli teraz tak, żeby już podsumować, jeżeli teraz ktoś się zastanawia, ktoś, kto jest na końcu szkoły podstawowej nad szkołą średnią i bardzo mocno rozważa klasę mundurową, co oczywiście polecamy, to trafi, ma do wyboru któryś z tych systemów, czy już trafi na któryś z nich konkretny? Trafi na któryś z nich konkretny, z tego względu, że certyfikowane wojskowe klasy mundurowe działały jako przygotowanie do rozwiązania systemowego, którym jest OPW, czyli funkcjonuje teraz, Oliwia to jest czwarty pilotaż, czyli CWKM był sukcesywnie co roku wznawiany po to, żeby po prostu gromadzić doświadczenia, żeby obserwować, jak to wygląda, czyli te dodatkowe zajęcia, jak to właśnie będzie wyglądało w czasie tego cyklu szkolenia. I te CWKM-y będą stopniowo wygaszane, będą ewentualnie jeszcze do następnych roczników, czyli do młodzieży już uczęszczającej do szkoły. A nowym rozwiązaniem, czyli od tego roku szkolnego, dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zostały wprowadzone jakby nowy rodzaj szkół, czyli przygotowania wojskowego. Czyli te oddziały przygotowania wojskowego to jest już po wygaszeniu w krótkiej perspektywie czasowej CWKM-ów zastąpią tylko i wyłącznie oddziały przygotowania wojskowego. Jest to... To już jest wszystko takie jasne dla takiego cywila, który się nad tym zastanawia, bo dla was to się wydaje może oczywiste, pytania, które ja zadaję, ale ja trochę zadaję w imieniu takich uczniów i mam uczniów, które jeszcze nie są w tym mundurze i którzy jeszcze nie wiedzą dokładnie, na czym to polega. Czyli programy pilotażowe to było zbiór po prostu doświadczeń, żeby te zmiany systemowe wprowadzić. Dlaczego? Bo ministerstwo chce usystematyzować, wszystko ujednolicić, czyli od ubioru, od wyglądu żołnierza po warunki programu przez jego realizację, czyli te same treści podzielone na realizację w szkole i w jednostkach oparte właśnie na szkoleniu z żołnierzami zawodowymi, czyli w konsekwencji powinniśmy otrzymać kadeta w ten sam sposób wychowanego i wyszkolonego, który otrzymał to przygotowanie, jak sama nazwa mówi, do służby wojskowej, żeby później kontynuować i realizować, mam nadzieję, swoje pasje, czy to w służbie zawodowej, czy w służbie terytorialnej, czy na studiach wojskowych, czy w Legii Akademickiej. Także młodzież ma dzisiaj naprawdę całe spektrum wyboru, żeby realizować swoje pasje, swoje marzenia, żeby w końcu ten mundur zakładać nie tylko w te dni mundurowe w klasie i w szkole, ale właśnie już jako zawodowcy. Czyli te wszystkie informacje, jeżeli ktoś by chciał sobie na spokojnie poczytać, gdzie może je znaleźć? Dostęp do informacji jest rozległy. Na pewno wykaz. To chociażby szkół. Wykaz szkół. Tak jest, wykaz szkół, które realizują te programy, znajdują się na stronach ministerialnych, na stronie Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem
RP, ale również same szkoły, które prowadzą dane kierunki na swoich mediach społecznościowych, zamieszczają informacje, zamieszczają artykuły w portalach internetowych, w lokalnej prasie, na pewno na stronach WKU. Pamiętamy, że zawsze absolwent pierwsze kroki musi skierować do WKU. Też przedstawiciele, oficerowie z WKU są obecni w czasie procesu kształcenia tutaj kadetów, z tego względu, że zajęcia rozpoczynające, organizacyjne są też z oficerami, którzy informują na temat możliwości. Później też tam kilka tematów przedstawiciel WKU prowadzi oraz na końcu właśnie tego procesu na świeżo odbywa się już takie doradztwo zawodowe, czyli w danej sytuacji, w jakiej znajduje się uczeń, jakie formy go interesują, jakie ma możliwości, czy ta matura będzie zdana bardzo dobrze, czy może słabiej. Ma różne opcje, żeby no, kontynuować te swoje marzenia. Także tak to wygląda w skrócie. Już matura to jeszcze nas trochę czeka. Na razie tak się zastanawiamy, jak tu dojść do tej klasy. Czyli na stronie MON-u znajdziemy na pewno wykaz szkół. Jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć, gdzie jest najbliższa szkoła, w której jest klasa mundurowa. Oliwia, a ty jak znalazłaś swoją klasę i dlaczego w ogóle wybrałaś klasę mundurową? Skąd taki pomysł? Znalazłam tą szkołę przez znajomych właśnie, bo zauważyłam właśnie, że osoby chodzą w mundurach i znalazłam właśnie naszywkę tej szkoły. Weszłam na tą stronę i od razu, tak jakby mi się spodobał ten profil i złożyłam od razu to podanie. A poszłam tą do szkoły, ponieważ odkąd pamiętam, interesowałam się służbami mundurowymi. Taką zajawkę złapałam w sumie od wujka, który jest właśnie w służbach mundurowych. Kiedy byłam małą dziewczynką, jeździłam z rodziną na różne uroczystości, kiedy mój wujek został jakoś odznaczany, ale też byłam na różnych takich zabawach, uroczystościach na terenie jednostek. Wujek pokazywał mi bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nawet miałam raz możliwość siedzenia za sterami śmigłowca, co było bardzo fajnym przeżyciem. Ale też wujek był takim dużym przykładem i ponieważ jeździł na różne misje, pomagał ludziom i zawsze chciałam być właśnie taka jak on. I chyba stąd się właśnie wziął ten pomysł, żeby iść do klas mundurowych. Gratulacje dla wujka. Oliwier, a jak było u ciebie? Skąd u ciebie ten pomysł? Zacząłem się interesować klasą mundurową przez rodzinę. Przez to, że moja mama jest w wojsku, ciocia również, zainspirowali mnie do tego i w przyszłości również chciałbym zostać żołnierzem, tak jak oni. To Mariusz nam powiedział, jak się tam dostać. Oliwia, dlaczego tam poszli. Wiemy już, jak wygląda szkolenie, czym się różni od takiego ogólnego kształcenia. Ja się chciałam zapytać jeszcze Oliwii, o takie rzeczy chyba wydaje się najciekawsze. Jak często są, bo jesteś w drugiej klasie, dlatego pytam ciebie, bo już masz większe doświadczenie, jak często są zajęcia wojskowe, może jakieś obozy, może jakieś ćwiczenia, może strzelanie, strzelałaś kiedyś? Zajęcia wojskowe mamy dwa razy w tygodniu. Jeśli chodzi o obozy, odbywa się on, tak jak pan Mariusz powiedział, pod koniec drugiej klasy. Jeśli chodzi o musztrę, zazwyczaj na początku roku szkolnego jest takie małe powtórzenie wszystkiego. Jeśli chodzi o strzelanie, zdajemy strzelanie raz w semestrze, ale jest to też możliwość pozaprogramowa pod okiem pana koordynatora Mariusza Stefaniaka. Ale ułatwia nam też to, że mamy prywatną strzelnicę w naszej szkole, co jest bardzo wielkim plusem, ponieważ mamy to pod ręką i nigdzie nie musimy jeździć. A powiedz mi, Oliwier, ty już miałeś jakieś, albo chociaż masz już zapowiedzi, kiedy będziesz miał jakieś ćwiczenia? Od początku roku mieliśmy zajęcia z musztry, maszerowaliśmy, bardzo mi się podobało, jednak przez to, że przeszliśmy na nauczanie zdalne, więcej zajęć nie odbyło. Okay. Mamy czasy takie, jakie mamy. Wiemy, że Wojska Obrony Terytorialnej bardzo się zaangażowały w różne działania związane z COVID-em, z pomocą ludziom w czasie COVID-u. A jak wygląda z działalnością klas mundurowych, z uczniami, czy szkoły, klasy, uczniowie i nauczyciele, Mariusz, są w jakikolwiek sposób zaangażowane w te działania? Tak, to wygląda bardzo podobnie z tego względu, że jest takie oczekiwanie społeczne. Powinniśmy dawać dobry przykład i angażować się w pomoc przeważnie tej lokalnej naszej społeczności, tak jak
Tutaj wspomniałaś Wojska Obrony Terytorialnej, czyli też działalność przede wszystkim lokalna. Tak samo uczniowie są do tego wdrażani. Dlaczego? Bo oni mają służyć społeczeństwu już później, finalnie jako żołnierze. Tutaj szkoła się zaangażowała w taką inicjatywę oddolną, czyli dziewczyny z klasy mundurowej wydawały posiłki w domu seniora oraz była taka akcja robienia zakupów i dowożenia ich na miejsce do seniorów. Wiadomo, no, człowiek starszy, schorowany ma problem iść na, nie wiem, trzecie piętro z siatkami zakupów, do tego jest w grupie ryzyka, czyli jeżeli nie daj Boże zostałby zarażony, no może być to dla niego no, trudne doświadczenie. A tutaj młodzi ludzie chętnie mają zapał i chcą pomagać. Ja zawsze staram się w swojej pracy hołdować takiej maksymie. Kiedyś słyszałem takie piękne zdanie, że młodzi biegną szybciej, ale starsi znają drogę. Czyli rozumiem to w taki sposób, że w sposób konstruktywny ja jako nauczyciel muszę wykorzystać zapał, pomysłowość, potencjał młodych ludzi i skierować ich, żeby ten zapał był spożytkowany w sposób pożyteczny i dobry dla społeczeństwa. Czyli pokazujemy pewne wzorce i prosimy i próbujemy, żeby młodzież je realizowała i do nich dążyła. Tak ja rozumiem swoją pracę i swoją służbę. Piękna puenta, jeżeli chodzi o działania szkoły, działania klasy mundurowej w czasie pandemii. Młodzi idą szybciej, ale starsi znają drogę. Tak pięknie. Oliwia, zgadzasz się z tym? Oliwier? Tak, jak najbardziej. Naprawdę piękne. Okej, to w takim razie wiemy już, co szkoła robi nawet w czasie pandemii. Mariusz, wcześniej zacząłeś coś mówić. Troszeczkę ci przerwałam, bo byliśmy na etapie wstępowania do szkół średnich, do klas mundurowych. Zacząłeś już mówić o doradztwie zawodowym, o klasach maturalnych. A teraz, zbliżając się ku końcowi, może powiedz, jak to wygląda właśnie na koniec. Jakie są perspektywy, gdy kończymy klasę mundurową lub gdy nasze dziecko kończy klasę mundurową, jeżeli oglądają nas rodzice. Co może robić dalej? A najbardziej mi chodzi o to, jakie ma bonusy, kończąc klasę mundurową, jeżeli wyobraża sobie dalszą swoją karierę właśnie już w armii. Jest wiele różnych możliwości, czyli uczeń kończąc tego typu placówkę będzie mógł ubiegać się o służbę przygotowawczą skróconą, będzie mógł aplikować na studia do Akademii Wojskowych, gdzie właśnie są bonusy, czyli są dodatkowe punkty w czasie rozmowy klasyfikacyjnej, rekrutacyjnej. Też jest kandydatem preferowanym przy naborze do różnego rodzaju służby wojskowej, dlatego że kończył szkołę, która jest wspierana przez ministerstwo, czyli otrzymał te podstawy, będzie mógł kontynuować i dalej się rozwijać w wojsku. Jakie są możliwości? Czyli uczeń może iść na każdy inny kierunek studiów, jeżeli zdał maturę, czyli tutaj jest pole otwarte. Może nawet na dziennikarstwo. Tak jest, nawet na dziennikarstwo, na cokolwiek. Może iść dalej na właśnie na uczelniach cywilnych, przynajmniej niektóre uczelnie realizują legię akademicką. I teraz jest takie nowum, bo można zrobić w czasie legii, czy w czasie trwania studiów, a dokładnie tej przerwy od nauki, student może iść na właśnie te ćwiczenia wojskowe i robi to w pierwszym module, czyli jako szeregowy. Jest też moduł drugi dla podoficerów i teraz jest nowum, no, moduł dla oficerów, czyli tutaj jest jedna z możliwości dostania się do służby. Jest to legia akademicka, potem może być to służba przygotowawcza, studia wojskowe oraz obrona terytorialna, czy to jako żołnierz TSW, czy jako żołnierz zawodowy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wszystkie działania skłaniają się ku temu, żeby społeczeństwo w jak najszerszym zakresie było wyszkolone w tych działań proobronnych. Też jest zbudowana świadomość potrzeby takich działań. To wszystko właśnie ma na celu przygotowanie takiego absolwenta, żeby kontynuował dalej, żeby nie poprzestał tylko na skończeniu szkoły, żeby mógł iść albo właśnie na studia, albo do innej formy służby wojskowej. Generalnie pracujemy nad tym, żeby zasilać, budować rezerwy. Rezerwy osobowe tutaj do dyspozycji ministerstwa.
Oliwia, skorzystasz? Wiążesz swoją przyszłość z wojskiem? Tak, oczywiście chciałabym się dalej kształcić w tym kierunku po ukończeniu szkoły w Kościelcu, ponieważ zawsze było to moim marzeniem i chciałabym wejść w szeregi Wojska Polskiego i bronić naszego kraju. Oliwier, a ty jak sobie wyobrażasz swoją przyszłość? Wiążesz ją z jakimiś służbami mundurowymi lub konkretnie już wiesz, że z wojskiem? Tak, w przyszłości chciałbym zostać z żołnierzem, zdobywać wiedzę i umiejętności. Zawód żołnierza jest przeze mnie postrzegany jako oddanie dla państwa, ale przede wszystkim dla ludzi. Dlatego swoją przyszłość wiążę właśnie z tym zawodem. Mariusz, czyli mamy tutaj uczniów, którzy już wiedzą, że wiążą swoją przyszłość z wojskiem. Jak byś zachęcił tych, którzy się jeszcze wahają, czy wstąpić do klas mundurowych? Zaraz o tym opowiem, ale jeszcze chciałem nawiązać do wypowiedzi Oliwiera a propos właśnie, jak to wygląda droga uczniów. Miałem kiedyś taką bardzo miłą sytuację, czyli realizowaliśmy wojskowy dzień szkoleniowy tutaj z jedną klasą właśnie w jednostce patronackiej na terenie ośrodka poligonowego. Po rozprowadzeniu właśnie młodzieży na punkty nauczania okazuje się, że instruktorem na jednym z punktów nauczania był nasz absolwent, dzisiaj żołnierz zawodowy, szeregowy zawodowy w drugim inżynieryjnym pułku, który uczył właśnie kadetów, czyli to jest taka właśnie piękna klamra, czyli ten właśnie symbol. Mówiłem właśnie młodym ludziom, słuchajcie, jeszcze parę lat temu tutaj wasz kolega starszy stał po tej stronie, gdzie wy, był szkoloną, a dzisiaj szkoli kadetów jako żołnierz zawodowy, czyli od szkolenia w tej placówce do zostania żołnierzem zawodowym. Taka jest właśnie idea tych działań i tej szkoły. Także ja zapraszam wszystkich, także moi drodzy młodzi przyjaciele, jeżeli chcecie kontynuować swoje marzenia, związać się ze służbą wojskową, służyć ojczyźnie, przeżyć wspaniałe przygody, nauczyć się wielu cennych i pożytecznych rzeczy, także zapraszam, wstąpcie do OPW i zostańcie żołnierzami RP. Ja również zapraszam, ponieważ bez względu na to, jak się potoczy wasza droga później zawodowa, macie później wolny wybór, zechcecie pójść na dziennikarstwo, to pójdziecie, ale jeżeli zechcecie już zostać w wojsku, to macie otwartą drogę i myślę dużo szybszą drogę już do oficera niż ze standardowej szkoły. Także do tego jeszcze wszystkiego dochodzi prestiż noszenia munduru przez te wszystkie lata szkoły, tak jak powiedziała Oliwia, że jest z tego dumna, a inni mogą patrzeć i zazdrościć. Także myślę, że pewnie warto. Dziękuję za wszystkie informacje, które dzisiaj przekazaliście. Dziękuję uczniom, dziękuję nauczycielowi. To, czego chcielibyśmy się dowiedzieć więcej poza naszą rozmową, na pewno dowiemy się ze stron Ministerstwa Obrony Narodowej lub ze stron Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Dzisiaj z nami byli uczniowie Oliwier Pietrzak oraz Oliwia Łuczak. Dziękuję bardzo. No i nasz ekspert, nauczyciel Zespołu Szkół imieniem Jana Pawła II w Kościelcu, Mariusz Stefaniak. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję. Dziękuję wam za rozmowę, a naszym widzom za to, że byliście z nami. Dziękuję, pozdrawiam.